Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wysłuchania naszych ogłoszeń parafialnych. Dzisiaj rozpoczyna się ogólnopolski tydzień biblijny. Od 16:00 dzisiaj jest rodzinne planszogranie w domu parafialnym. Zaprasza nasz klub gier planszowych. Od 20:00 okazja do spowiedzi. Dzisiejsza kolekta jest specjalna, przeznaczona na remont schodów do ulicy Skargi. Będzie to wynosiło 60 tysięcy złotych. Młodzież w zeszłym tygodniu uzbierała ze sprzedaży ciasteczek prawie 3 tysiące złotych. Dziękujemy za ofiary. Właśnie są z księdzem Piotrem na wyjeździe w Istebnej. Po mszach dzisiaj panie z parafialnego zespołu Caritas przeprowadzą zbiórkę na Ukrainę. Ofiary zostaną przekazane Caritas. W zeszłą niedzielę liczyliśmy uczestników liturgii. W niedzielę wyniosła ta liczba 2320 osób. I tak mniej więcej od 4-5 lat co roku wynosi to tyle, 2300. Na jesień to jest 1800-1900 osób. Tak się ta liczba u nas utrzymuje. Od dzisiejszej niedzieli wprowadzamy do liturgii Ojcze Nasz po łacinie, czyli Paternoster. Znajomość tej modlitwy powinna być czymś oczywistym w kościele, który w swojej nazwie ma rzymski. Uczestnicy pielgrzymek czy jakichś spotkań międzynarodowych wspólnie, gdy spotykają się z różnych krajów, modlą się właśnie tą wersją modlitwy. Początkowo będziemy się modlić nią codziennie i w tygodniu i w niedzielę, abyśmy mogli się nauczyć, a potem tylko raz na jakiś czas, żeby nie zapomnieć. Od jutra rozpoczynają się zapisy na parafialną pielgrzymkę pieszą do Częstochowy. Szczegóły są na plakatach i stronie parafii w zakładce aktualności. Będzie także czuwanie nocne, na które będzie autokar z parafii dla wszystkich chętnych. We wtorek o 6:30 rozpoczyna się z okazji święta świętego Marka Ewangelisty rano procesja do krzyża przy ulicy przy skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i generała Ziętka. Modlić się będziemy o urodzaje oraz błogosławieństwo Boże w pracy. Wieczorem ma miejsce spotkanie kręgu domowego kościoła. W czwartek jest spotkanie wspólnoty w drodze o 19:00. W piątek jest wspomnienie liturgiczne świętej Joanny Berettymoli, której imienia mamy kaplicę i relikwie. Róże różańcowe rodziców modlących się za dzieci zapraszają do wspólnego świętowania tego wspomnienia już o godzinie 16:00 w domu parafialnym przy kawie i ciastku. O 17:30 będzie nabożeństwo i potem msza święta w intencji tych róż różańcowych właśnie w piątek. Nie będzie jej już wtedy w poniedziałek. W sobotę o 10:00 jest pierwsza spowiedź dzieci ze szkoły katolickiej. Za tydzień niedziela dobrego pasterza, dzień modlitw do powołania. Od 20:00 okazja do spowiedzi i kolekta będzie za tydzień na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. Informacja o intencjach mszalnych. Przyjmujemy już intencje na rok przyszły, 2024. Nadal dajemy jeszcze pierwszeństwo intencjom dziękczynnym, czyli urodzinom, rocznicom i tym podobnym. Intencje za zmarłych będziemy przyjmować od poniedziałku 8 maja. Weekend majowy kancelaria będzie nieczynna w ten długi weekend. Przypominamy, że w każdy trzeci piątek miesiąca wieczorem odprawiamy msze święte zbiorowe za zmarłych. Przypominamy również, że nie mamy cennika, a tak zwane stypendium mszalne, czyli ofiara za mszę jest dobrowolna i dowolnej wysokości. Będziemy wdzięczni za niezadawanie pytania, ile. Dziękujemy paniom i panom, którzy troszczą się o Kościół, sprzątając go tutaj co tydzień. I ogłaszamy, że przydadzą się ręce do pomocy w poniedziałek po porannej mszy świętej. Myślę, że większość parafian wie, ale może niektórzy nie wiedzą, że są to wolontariusze, którzy co tydzień w sobotę, to są panowie, około 10 panów, którzy przychodzą tutaj przez cały rok za darmo, po prostu sprzątają kościół. I w poniedziałek jest to kilka pań. Tych pań jest mniej, bo jest ich teraz 4. Gdyby ktoś jeszcze chciał dołączyć, to jak najbardziej jest to mile widziane. Można jakiś swój taki konkretny wkład tutaj dawać. Także ja bardzo jestem wdzięczny tym osobom, które to robią, ale w poniedziałek przydałoby się jakieś jeszcze ręce do pomocy. To tyle naszych ogłoszeń. Dziękuję.